siadajmy. Cóż, już pora. Gotowa? Tak, raczej. Jest głośniej niż sądziłam. Nigdy nie byłaś tak blisko. Wszystko wydaje się większe z bliska. Zobaczysz, szybko przywykniesz. Słowo. Nie jestem pewna. Znajdź arcymatronę Tirsę. Pomoże ci. Masz jakieś pytania? Jakieś rady, zanim pójdę? Nie. Wiesz wszystko, czego dzicz może nauczyć. To ty mnie uczyłeś, nie dzicz. Nie wiem jednak, czy łuk i włócznia na wiele się tu zdadzą. Łukiem i włócznią wywalczysz to, czego szukałaś przez te wszystkie lata. Odpowiedzi. Czego mogę oczekiwać w środku? Na miejscu będą świętować, ucztować. Szykuje się duża uroczystość. Żadna wioska nie dorównuje sercu matki. To siedziba wszystkich arcymatron. Serce plemienia Nora. I klejnot świętej ziemi. Poczekaj. Polubisz je. Tak jak ja. Bardzo dawno temu. Na pewno mnie tam wpuszczą? Powtarzam, Aloy. Nasze prawo dopuszcza dzieci wyrzutków do próby. A każdy, kto ją przejdzie, nie będzie już nigdy wyrzutkiem. Wiem to. Ale nie wszyscy przestrzegają prawa jak ty. Uwierz mi, proszę. Plemię to uszanuje. Jestem na to gotowa. Widzimy się w domu za kilka dni? Nie znajdziesz mnie tam, Aloy. Trzymaj. Weź to i pamiętaj. To brzmi jak pożegnanie, Rost. Nie. Nie. Powinnaś być z nimi. A ja zawsze będę wyrzutkiem. Ale mówiłam, wszystko się ułoży. Będę przychodzić w tajemnicy. To ja będę łamać prawo, nie ty. Nie musisz się w ogóle do mnie odzywać. To przywiązanie do mnie będzie ci tylko wadzić. Chciałbym, żebyś stała się częścią plemienia. Dosyć już tego życia na uboczu. Nie przeszkadzałam dotąd. Dla twego dobra. Odejdę tam, gdzie mnie nie znajdziesz. To nasze pożegnanie. Nie. Nie jest. Nauczyłeś mnie tropienia. Gdziekolwiek idziesz, mogę iść z tobą. Nie tym razem. Tym razem. I każdym razem. Będę to miała, kiedy cię odnajdę. Niech Wszechmatka cię chroni, Aloy. I ciebie. Muszę pozwolić mu odejść. Przynajmniej na razie. Najpierw próba. Potem zobaczę, dokąd wiedzie szlak. Musisz zawrócić. Albo oberwiesz. Twój wybór. Z drogi! Z drogi! Dajcie jej przejść. Ma tu wolny wstęp. Serce matki cię wita, dziecko. Chodź. Zapewniam cię. Większość Nora nie jest tak nieuprzejma. Jesteś Tirsa? Zgadza się, dziecko. No, chodź już. Bardzo długo czekałam na ten dzień. Naprawdę? O, tak. Ale na razie muszę cię zostawić. Dziś muszę pilnować innych przybyszów. Ale jakich? Z innego plemienia. Kardża. Przyszli obejrzeć próbę, a Nora się z nimi niezbyt lubią. Kardża? To jest mój problem. Pomówimy potem.
tymczasem ciesz się festiwalem. A, jeśli pójdziesz w prawo, spotkasz swojego starego znajomego. Ale ja nikogo tu nie znam. Nie bądź taka pewna. Porozmawiamy później. Niech cię bogini strzeże. Co tu się dzieje? Mi się podoba bardziej niż sama próba. To był długi dzień. Ten żar wdziera się wszędzie. Chwała wszechmatce. Aloy! To ty, prawda? Tutaj! Jesteś Aloy, prawda? Dobrze zapamiętałem, prawda? Czy to o tobie mówiła wcześniej Tirsa? Nie znam cię. Chyba mnie nie poznajesz. W sumie minęło sporo czasu. Jestem Teb. Byłaś małą dziewczynką, gdy uratowałaś mnie przed grupą maszyn. Pamiętam. Chciałeś mi podziękować. Wciąż pamiętam ten dzień. Całe życie czułem, że cię spotkam podczas przygotowań do próby. Jak widzisz, nie zostałem łowcą. Zamiast tego pracuję jako szwacz. Szyję ubrania i pancerze. Na tę okazję specjalnie uszyłem ci strój. Podoba ci się? A ile kosztuje? Kosztuje? Nic. Uznaj to za spóźniony wyraz wdzięczności. Dobrze? Weź. Załóż, kiedy sobie zechcesz. Dziękuję, Teb. Nigdy nie miałam czegoś takiego. Jest twoje. Chyba zgodzisz się, że chroni lepiej niż to, co miałaś wcześniej. Każdy strój ma swoje zalety. Zawsze jest coś za coś. Dobra. Nie będę cię zatrzymywać. Zajrzyj do domu Matron, jeśli szukasz Tirsy. Zobaczysz, to poznasz. Duży drewniany budynek ze wściekłym tłumem na zewnątrz. Tirsa mówiła coś o gościach z innych plemion. Tak. Dlatego tłum jest wściekły. Po raz pierwszy od wielu lat Kardża stąpają po świętej ziemi. Pewnie polecą pomidory, może też jakieś kamienie. Byle tylko nie włócznie. No, tak czy siak, rób uniki. Matrony mają być mądre i spokojne, nie? No więc, któregoś dnia słyszałem, jak drą ze sobą koty. Nieźle. Jak matrona na błogosławieństwie pary. Tak, zważ stamtąd. Wystarczy, żeś pijany. Po co jeszcze włazić na dach? Wyrzutek może nas zaskoczyć. O, nie powinienem włazić na cudze dachy, co? Wala myśli, że wygra, bo jej matka jest dowódcą. Złaź mi stamtąd! Słuchajcie, ale już! Chciałabyś, musicie to pamiętać i powtórzyć. Nie, to prosto na głowę! Tak, oby w początku całe życie pochodzi. Chwała wszechmatce. Dobrze wyglądasz. Aloy, tutaj! Karst? Co ty tu robisz? Ostrożnie. Udawaj, że mnie nie znasz. Nie wolno mi handlować z wyrzutkami. Pamiętasz, prawda? No pewnie. Dobrze, że się chociaż odezwałeś. Oj, nie bądź taka. Wiesz przecież, że będę ci jutro kibicować. Nie mogę się doczekać min paru osób, kiedy wygrasz. A gdybyś jeszcze czegoś potrzebowała, jestem do usług. Więc, serce matki, myślałam, że wolisz dzicz. Cóż, nie zawsze da się pić w samotności, a? W sumie czasem brak mi towarzystwa. Masz, przyznałem się. Nie myśl o mnie źle. Zapomnę o sprawie.
jak dostanę zniżkę. Nie możesz. Żartuję, Karst. Miło cię widzieć. Nie masz litości. Dobra, no to do dzieła. Zawsze chętnie wezmę. Za chwilę pobłogosławimy próbę. Ale najpierw powitamy gości. Od 2 lat cieszymy się pokojem Skardża. Czas odnowić więzi handlowe z Południkiem. Ci oto posłowie przybyli do nas pod sztandarem pokoju. Pokoju, już to widzę. Oto zwiastowanie wdzięczności sporządzone ręką Króla Słońca Awadza. Podłuj śmiecio! Hej, hej! Światłość jego! Schowajcie owoce! Wierni Nora, schowajcie owoce! Jam Oseram, nie Kardża, więc powiem krótko. 13. Król Słońce był morderczym ciulem. Serio mówię. Tyran i potwór, od co? Najeżdżał nas dla krwi i ofiar, dokładnie tak jak was. Moją siostrę porwali. Nienawidziłem Kardża. Ten 13. Król nie żyje. Już 2 lata. A kto go ubił? 14. No. Nie dla rządzy władzy, a dlatego, że ktoś musiał przerwać okrutne rządy jego ojca. Tak! List, który czyta ten biedny kapłan, to przeprosiny. Prosto od 14. Króla. Więc proszę, czy możecie go wysłuchać? Dziękuję. Oto zwiastowanie wdzięczności. Sporządzone ręką Króla Słońce Awadza, 14. światłości promiennego rodu. Jest na tym łysym. Dobrego dnia, próby. Jedz, on nosi fokus. Taki sam jak mój. Jesteś pierwszą osobą, u której widzę fokus. Skąd go masz? Co? Nora? Nosząca jeden z nich? To niemożliwe. Twoje plemię lęka się ruin. Unika ich. Nie jestem jak inni Nora. Cóż, ty widocznie. Skoro buszowałaś w resztkach świata metalu. Co się stało? Przepraszam. Awaria. Olin, poznajesz miejscowych, co nie? Wiesz, jeszcze wrócę. Czekaj. Nie. Pomówmy później. Muszę iść. O, on jest na większym kacu niż myślałem. Hej, masz takie samo cacko na głowie jak Olin. Od kiedy stały się takie modne? Ma na imię Olin? Kim on jest? I skąd ma jedną z tych rzeczy? To darmozjad, ale ma wysoko postawionych kumpli. Połowę czasu szuka artefaktów, a drugą pije i gra. A tę błyskotkę to chyba ją sobie gdzieś wykopał. Nosi na gębie mnóstwo dziwacznej biżuterii. Nie obraża się. Tobie pasuje. Myślałam, że obrzucą twojego przyjaciela odpadkami, ale uspokoiłeś ich. Dzięki. Nie sądziłem, że dam radę. Nora wciąż są wściekli na Kardża za krwawe łowy. I to nie dziwi. Chcecie zapytać o coś jeszcze? Jak chcesz. Ale będę się tu kręcić po błogosławieństwie. Może wtedy porozmawiamy? Nigdy nie słyszałam o krwawych łowach. Co to takiego? Twoje plemię ginęło na wojnie, a ty nic o tym nie wiesz?
Zamknęli cię gdzieś? Co z tobą? Miałaś nadopiekuńczych rodziców? Byłam wyrzutkiem plemienia. Odrzucili mnie. A, tak. Słyszałem, że tak robicie. Dla mnie to okrucieństwo. Ale nawet wyrzutek Nora powinien wiedzieć o szaleństwie maszyn, co nie? Że z roku na rok są gorsze. Szalony król myślał, że jak przeleje dość krwi dla Boga Słońca, to uspokoi maszyny. Nie wyszło. Przez lata najeżdżał plemiona, brał ludzi na ofiarę, w tym moją siostrę. Nora walczyli mężnie, ale życia to nie wróci. Więc co się stało? Jak się skończyło? Syn szalonego króla połączył siły rebeliantów Kardża i wolnych ludzi Osera. Razem dokonaliśmy cudu, wzięliśmy południk i zabiliśmy starego wariata. Teraz syn siedzi na tronie i mamy zmianę na lepsze. Za Awada nie ma żadnych ofiar ani niewolnictwa. Ludzie z różnych plemion goszczą w południku, są wśród nich nawet wygnańcy Nora. Odwiedź nas, proszę. Kim są Oseram? A, moje plemię, z północnego zachodu. Trzy rzeczy nam wychodzą. Kłótnie, kowalstwo i browar. A wolni ludzie, kim są? W sumie można nas nazwać najemnikami, wojskiem za pieniądze. Ale bardziej lojalnymi niż można pomyśleć. Awad nie pozbyłby się ojca bez naszych mięśni i broni. A teraz część służy mu dumnie w osobistej straży. Pojmali twoją siostrę i złożyli w ofierze? To straszne. Ha! Porwana? Tak. W ofierze? Nie. Na Erse trzeba więcej niż paru Kardża. Uciekła, a teraz jest kapitanem. Kapitanem całej straży. Pupilką samego Króla Słońca. Jak zdołała przeżyć? Ach, opowieść jest ciekawa, ale wymaga czasu. Może kiedy indziej, przy kielichu albo trzech? Albo odwiedź południk i poznaj ją osobiście. Polubicie się. Obie jesteście dość... bezpośrednie. Powiedziałeś, że maszyny robią się coraz groźniejsze. Ha, nie muszę ci tego powtarzać, co? Pierwsze słyszę. O, wybacz. Myślałem, że każdy to wie. Z tego, com słyszał, 15, 20 lat temu maszyny nie były tak wściekłe, jak są teraz. Kiedy się zbliżał myśliwy, bały się i uciekały. Ciężko było je chwytać, ale nie niebezpiecznie. O ile było się sprytnym i uciekało z drogi. Aż wreszcie nadszedł dzień obłędu i wszystko się zmieniło. Dzisiaj, jak się do nich strzeli, maszyny warczą i prą na ciebie. Jeszcze parę lat i będą atakować ludzi na sam widok. Samo wyjście z domu będzie ryzykowne. A jakby tego było mało, wciąż pojawiają się zupełnie nowe rodzaje. Większe, wredniejsze, lepiej uzbrojone. Jak piłozomb? Tak, pojawił się z 10 lat wstecz. Ale co parę lat przychodzi coś jeszcze gorszego, bez kitu. Więc co jest przyczyną? Nikt nie wie. A maszyny ci nie powiedzą. Skoro historia Kardża jest tak krwawa, to czemu im służysz? Poprzedni król i jego ludzie to rzeźnicy. Nowy władca chce pokoju. Nie ma w tym okrucieństwa. Poza tym Kardża nie tylko walczą, ale i budują. Choćby południk. Przy nim wszystko inne to zlepek drewna i kamieni. Jak wielki jest południk? Jaki on jest? Jakby tu zacząć... Mój lud jest świetny w kuźni, no po prostu mistrzowie metalurgii. Ale w budowlance to... Kardża nas przebili. Miasto wisi nad kanionem, mają więcej mostów niż nora dróg, ich budynki są jak góry, a z drugiej strony doliny mają iglice. Odbija promienie słońca niczym pchnięty w niebo nóż. Powinnaś sama to zobaczyć. Uznaj to za wyzwanie. Albo zaproszenie. Chcę spytać o coś, o czym wspominam. No to pytaj. Co jeszcze wiesz o... Naprawdę jest taki ciekawy? Zaczynam być zazdrosny.
W sumie przeczesuje ostępy, szuka, kopie, a co znajdzie, sprzeda możnym. A jak nie szuka, to tropi. Dokładnie taki zestaw umiejętności musi mieć dobry przewodnik. Znam go od paru lat. Lojalny kompan, dba o rodzinę, potrafi całkiem nieźle wypić, lubię go. Ale poza tym niewiele wiem. Powinnam iść na błogosławieństwo. Tak. Może nie powinienem tego mówić, ale widać, że odstajesz od tego ciemnogrodu. Znaczy, jesteś bystra, bez wątpienia zdolna i... No weź, spójrz na siebie. O czym mówisz? Ty już wiesz. Jak będziesz kiedyś w południku, znajdź mnie. Pokażę ci to i owo poprzedstawiam. Tam jest zupełnie inaczej. Tak czy siak też idę na to całe błogosławieństwo, więc... Do zobaczenia, może? Bezbożni kardza nie powstrzymają mnie przed cieszeniem się festiwalem. Co złego mogliby nam zrobić? Błogosławieństwo się zacznie, gdy zbiorą się kandydaci. Wszyscy wiedzą, że Tirsa chce zwycięstwa wyrzutka, a Lansra, żeby wygrał ktokolwiek, byle nie ona. O! Chcesz więcej pomidorów? A, po prawdzie, to myślałem, że to kamienie. Kamienie są twardsze. Poczułbyś różnicę. Jeśli chcesz pomówić, możesz przyjść po ceremonii. Nie chcę nic wstrzymywać, ani sprawić, że... się rozzłoszczą. Aloy, zajmij swoje miejsce. Modlitewny lampion jest twój. Zrobiłem go dla ciebie. Bluźnierstwo. Siostry. Kandydaci, przed każdym z was postawiliśmy lampę. Dzieło waszej matki. Na jej cześć zapalcie płomień. To za mnie. Za wszystko, co zrobiłam. I za odpowiedzi, które uzyskam po przejściu próby. Wszechmatko, usłuchaj nasze prośby. Czym jest dziecko, jeśli nie łzą pełnej nadziei matki? Grojącym płomieniem, co rwie przez stworza, niczym wiosenny wiatr. Żeglujący pośród chmur, wypełniający płuca. Aby każdy z nas stał się... Wielkiego łańcucha miłości. Bogini powinna sądzić Kardża. Tam jest Olin. Co było minęło? Mam do niego kilka pytań. Mamy zapomnieć, co Kardża zrobili naszemu plemieniu? Wszechmatko, daj mi siłę! Zabawne. Śniło mi się, że biegłaś w stronę maszyny. Z włócznią w ręku. Cześć, Olin. Znasz moje imię? A, Erend wygadał. Czemu wcześniej zachowywałeś się tak dziwnie? To przez ten festiwal. Naprawdę nienawidzę tłumów. Może udam się do... Nie unikaj odpowiedzi. Dobrze, tylko spokojnie. Nie mam nic do ukrycia. Nigdy nie widziałam nikogo z fokusem. Powiedz, gdzie go znalazłeś. W ruinach, na północ od Włości. Tak nazywamy kraj Oseram. Tam metal biegnie głęboko. Stalowe giganty na wpół zakopane w piachu. Zapomniane jaskinie wykopane w skałach przez przedwiecznych. Podoba ci się? Ja znalazłam swój w jaskini takiej jak twoja. W ruinach przedwiecznych. Jeśli kopałaś sama, wiesz tyle co ja. W ruinach znajdziesz odpowiedzi. A nie tu. Jak rozmawialiśmy, skrzywiłeś się. Zupełnie jakbyś cierpiał. Albo się bał.
Czy Fokus coś ci pokazał? Niczego mi nie pokazał. Mówiłem. To kolejna awaria. Wciąż się zdarzają. Chyba nie umiesz kłamać. Zawsze nowo poznanych ludzi tak oskarżasz? Tylko tych, którzy kłamią. Na ogień i ślinę. Jestem szczery jak pole, niczego nie ukrywam. Nie wierzysz mi, to twój problem. Nic mi do tego. Co tu robisz, Olinie? Na ziemiach Nora. Erend potrzebował zwiadowcy w drużynie i kompana do kieliszka. Tyle. Kogoś, kto nie pozwoli nikomu się zgubić. Kiedy to się skończy, wracam do wykopalisk. Mam zamiar znaleźć kilka zakopanych cacek na sprzedaż. Jesteś odkrywcą? Tylko kolejnym pionierem. Trzeba zapracować na okruchy. Ja to po prostu robię w służbie dworu króla. I tyle. Nie rozumiem. Przecież mamy takie same urządzenia, a mimo to nie chcesz rozmawiać. Mam już tylu przyjaciół, ilu trzeba, dziewucho. Nie szukam kłopotów. Przywykłam do odrzucenia przez plemię. Myślałam, że jesteś inny. Ja bierz tego do siebie. Głowa do góry. Powinnaś... Spróbuj się dziś rozerwać. Jutro wielki dzień. Warto sprawić, aby każdy był taki. Za mało plotek na tym festiwalu. Ostatnim razem było tyle skandali. Wszechmatka zapomniała o nich i o ich niecnych czynach. Chcę tańczyć! Powiedziałeś? Znajdź se wyro, wyrzutkuj śnij o wygranej próbie. Nic więcej ci się nie uda. O, dom sypialny? Z tobą na straży? Pomyślałam, że to latryna. Ty, twoja obecność to... Patrzcie, patrzcie! Kto tu przyszedł prosto z dziczy? Wyrzutek bez matki! Widzę, że ciągle jeszcze masz bliznę po moim kamieniu. Radosne wspomnienie. Czasem niezły z ciebie dupek, Bast. Daj na luz. Co jest, wyrzutku? Czekasz na moje pozwolenie, żeby się odezwać do prawdziwych Nora? O, nawet próbujesz ubierać się jak jedna z Nora. I tak nikt się nie nabierze. A więc tak to teraz z tobą będzie. Tak będziesz tu miała z każdym, dzikusko. Pochodzisz z dziczy, nie z serca matki. I na pewno nie powinno cię być na próbie. Czujesz to. Wiesz już, że przegrasz. Ha! Całe życie ćwiczyłem na próbę. Nie boję się ciebie. Niczego się nie boję. Tak. Siła jest cicha. Ty nie. Dobrze pamiętam, jak zrobiłem ci tę bliznę. Uwielbiam to wspomnienie. Za to ja pamiętam, jak inne dzieciaki zobaczyły w tobie potwora. Ale zakładam, że tę część historii akurat omijasz. Naznaczyłem cię wtedy piętnem hańby. Tamtego dnia poczułam się silniejsza. Poczekaj. Sam zobaczysz. Jasne. To już nudne. Bast musi iść spać i basta. To ty się jutro nieźle zdziwisz, wyrzutku. Nie ja. Zamkniesz się w końcu? Bo to by mnie zdziwiło. Dobra robota z Bastem. To powinno go uciszyć. No, przynajmniej do rana. Chyba się nie znamy. Jestem Aloy. O, wiem, kim jesteś. Zawody, no jasne. Pozostali ukończą próbę. Większość z nich. Ale wygrać? To sprawa między Bastem, tobą i mną. Vala. Miło cię poznać, Valo. Masz rację. Zamierzam jutro wygrać. Nigdy nie świętuj zwycięstwa, zanim je zdobędziesz, mała. Matka tak mnie uczyła.
Teraz, jeśli pozwolisz, pójdę się trochę przespać. Planuję porządnie wypocząć, zanim cię jutro wdepczę w ziemię. Twoja prycza jest tam. Dobrze. Dzięki. Twój pierwszy dzień w sercu matki. Co myślisz? Nigdy nie spałaś w dormitorium, Nora. Zero prywatności. Wygody i rozrywki. Tak myślę. Wygoda nie jest zła. To jest słabość. Jakbym słyszała matkę. Zawsze możesz wrócić do życia w dziczy, jeśli musisz. Tymczasem wypocznij trochę.